To jest przedsięwzięcie, które cieszy się dużym uznaniem wśród miłośników teatru. I dlatego postanowiliśmy zmienić miejsce przedstawień z tego prostego powodu, że cieszy się ono na tyle dużą popularnością, że dotychczasowa sala Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej okazała się zbyt mała. Po drugie, Teatr w Krakowie imienia Słowackiego to taka swoista świątynia teatralna naszego miasta. Dlatego uważaliśmy, że doskonałym miejscem będzie ulokowanie krakowskich miniatur teatralnych właśnie tutaj w Teatrze Słowackiego. I wbrew pozorom, pomimo tego, że to są miniatury, to jak Państwo widzicie, prezentowane są na dużej scenie Teatru Słowackiego. To nie jest taka mała scena, to jest taka scena Wyspiańskiego, 20 kroków szerzej i wzdłuż, więc to nie są wcale takie znowu miniatury. To bardziej chodzi o liczbę osób grających w tych przedstawieniach. To są formy, w które przeważnie mieszczą się w granicach do 5 aktorów, więc stąd ta nazwa miniatury teatralne, ale tak naprawdę to są normalne, zawodowe, duże przedstawienia grane przez teatry z całej Polski w doborowych obsadach. Będziemy mieć sporo wielkich i wspaniałych aktorów. Będzie to Jerzy Szczur, Dorota Stalińska, Jerzy Peszek, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Grzegorz Damięcki, Krzysztof Tyniec, i wiele, wiele innych. Ciężko ich wszystkich jest wymienić, bo będzie ich aż tylu. Będzie ponad 40 artystów w ciągu tych 5 dni spektaklowych. Naprawdę świetny popis aktorski, polecam serdecznie.